Tak, 50 lat historii klubu sportowego AZS AWF Biała Podlaska, 50 lat historii naszej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Z tej okazji zaprosiliśmy zespoły z czołówki, można powiedzieć, polskiej ekstraklasy PGNiG i udało nam się zaprosić drużynę, zaprzyjaźnioną drużynę z Brześcia, Mieszkow Brześć, uczestnik Ligi Mistrzów, wielokrotny mistrz Białorusi. Te drużyny często nas odwiedzały, Mieszkow Brześć i Puławy na naszym terenie w Białej Podlaskiej, w naszej hali już były, czy to był pierwszy zespół, czy drugi zespół, na różnych szczeblach spotykaliśmy się towarzysko, natomiast dokoptowaliśmy jeszcze zespół Stali Mielec, w którym gra nasz były zawodnik Denis Wołyncew. Odbudował piłkę ręczną w Białej Podlaskiej w klubie AZS kolega nasz wspólny Leszek Siejwa. Pracownik dydaktyczny uczelni zakładu piłki ręcznej i jednocześnie trener pierwszej klasy piłki ręcznej. Prowadził zespół wielokrotnie, wiele lat, zdobywał z nim czołowe lokaty w trzeciej lidze, następnie w drugiej, hierarchia awansów i w pewnym momencie znaleźliśmy się pod jego kierunkiem w ekstraklasie, w której to byliśmy przez 3 lata. Kilkokrotnie zdobywał tytuły akademickich mistrzów Polski, także jego zasługi są, powiedzmy, bardzo, bardzo duże dla popularyzacji tej piłki ręcznej wielu wychowanków, którzy są również na dzisiejszym turnieju. Są to już przedstawiciele nie zawodników, a kadry szkoleniowej z Azotów Puławy. Fajnie, że te zespoły, które się tu pojawiły, a to są markowe zespoły, pojawiły się na tym turnieju, to znacznie jakby podniosło rangę tego turnieju. To jest jedna rzecz. No wiadomo, że to jest powiązane z obchodami 50-lecia klubu i 50-lecia uczelni jednocześnie. Nieskromnie powiem, że 50 ja też obchodzę w tym roku, także potrójny, w cudzysłowie, jubileusz. Ale wracając do meritum, no myślę, że zagraliśmy 3 bardzo fajne spotkania z bardzo mocnym przeciwnikiem jak na nas i nawet jeden udało nam się wygrać. No to jakby sprawia wrażenie, że jest nieźle. A jeszcze trzeba dodać, że zagraliśmy tutaj bez 3 podstawowych rozgrywających, także dodatkowo jakaś taka porcja dobrej energii przed rozpoczynającym się sezonem. Mamy zaplanowane w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu, w środę z białoruskim zespołem jeszcze mecze kontrolne. Trudno tak mi jednoznacznie powiedzieć, jak dokładnie będzie ten program przygotowany, dlatego że ta absencja chwilowa tych 3 kluczowych zawodników powoduje, że musimy trochę przeorganizować to wszystko, no ale będziemy sparować, będziemy pracować jeszcze nad motoryką, będziemy realizować taktykę. My sportowo zawsze mierzymy, żeby wygrać wszystko, co jest po drodze. Wiadomo, że to się różnie układa i pierwsza runda to pokazała, że te 2 kluczowe mecze jednak przegraliśmy i póki co no, jesteśmy na 3 miejscu, ale myślę, że jeżeli będziemy w pełnym składzie i w optymalnej formie, to wydaje mi się, że rewanże mogą spowodować, że to miejsce może się zmienić. A czy skład się zmienił troszeczkę? Czy... Jest opcja, że pojawi się być może Białorusin taki, który być może coś wniesie do gry w obronie, ale jest to propozycja, z którą bardziej jakby wiążemy się na przyszły sezon, jeżeli się sprawdzi. Dużo ludzi przychodzi na nasze mecze,
śledzą w mediach społecznościowych, przychodzą bardzo miło, bo przychodzą rodziny z dziećmi, przychodzą szkoły, przyjeżdżają z przychodzą z Białej Podlaskiej, przyjeżdżają spoza Białej Podlaskiej. No jest atmosfera przyjazna, tak nam się wydaje, że robimy bardzo dużo dla popularyzacji tej piłki ręcznej, dla miasta, dla uczelni, dla naszego środowiska. W tym momencie należy podziękować panu rektorowi, panu prezydentowi Białej Podlaskiej, wszystkim sponsorom, kadrze szkoleniowej obecnej z trenerem Tichonem i trenerem Bodasińskim i wszystkim naszym aktualnie grającym zawodnikom. Jesteśmy w pierwszej lidze, jesteśmy po raz trzeci rok, sezon z kolei, jesteśmy bardzo wysoko, bo zajmowaliśmy drugie, trzecie miejsce. W tym roku jeszcze sezon się nie zakończył, też liczymy na wyższe, wysokie lokaty. Co będzie dalej? Czas pokaże. Ale to co wam życzyć z takiego okrągłego jubileuszu okazji? Co nam życzyć? Zabezpieczenia organizacyjnego, mało kontuzji, troszeczkę szczęścia i wszystkiego najlepszego. No to życzymy wam tego. Dzięki. Dziękuję.